czasu na SOR-ze nie było żadnego lekarza, który potrafił robić USG. Dzisiaj nie ma żadnego, który nie potrafi robić. Chociażby na tej słynnej wieczorynce przecież wiecie, że pracowała długi czas i jeszcze nawet ponad miała 80 lat i w pogotowiu jeździła lekarka, dosyć znana, a jej dzisiaj nie ma. A wy Państwo byliście w szpitalu na drugim piętrze jeszcze 2 lata temu, tam na oddziale wewnętrznym były popękane ściany, a zimą temperatura wynosiła 10 stopni, a latem 40, tak? I tam leżeli ludzie. Sytuacje takie, że pacjenci są źle obsługiwani, to nie ma co czekać, że będzie sesja, ludzie sobie rozmawiają między sobą, tylko zgłaszać to bezpośrednio do prezesa, żeby można było reagować. Tę zmowę milczenia, która w szpitalu była, że ludzie udawali, lekarze udawali, że leczą, a ludzie udawali, pacjenci udawali, że są leczeni i wszyscy byli w miarę zadowoleni, wszyscy udawali, że nie ma problemu, żeby z tym skończyć.